Hej, hej, witam Was serdecznie w kolejnym materiale poświęconym Time Stories. Jest to totalnie moja ulubiona gra planszowa na chwilę obecną, więc zawsze będę poświęcał czas, żeby promować, żeby mówić na ten temat. Od mojego pierwszego materiału minęło już, zdaje się, półtorej roku, więc to jest dobry moment, żeby odświeżyć sobie informacje na ten temat. Wtedy jeszcze mówiłem o wersji angielskiej. Tutaj na chwilę obecną już mam pudełeczko o wersji polskiej. Nie zmieniło się dużo, poza tym, że oczywiście dużo przyjemniej gra się jakby w swoim ojczystym języku, kiedy nie musimy sobie tłumaczyć w locie wszystkich naszych kart, które oglądamy, to jeszcze jakościowo jest też minimalnie lepiej, ze względu na to, że tutaj wypraska została zastąpiona taką porządniejszą wersją, która faktycznie dobrze trzyma wszystkie kości, dobrze trzyma wszystkie żetony. Ja zdecydowanie jestem zadowolony z tego, że wymieniłem sobie na naszą rodzinną wersję od wydawnictwa Rebel. Zmieniło się jeszcze to, że zagraliśmy dwa kolejne scenariusze. Pierwszy z nich jest Expedition Endurance, czyli w Polsce ta gra po prostu będzie się nazywała Ekspedycja Endurance. W tym scenariuszu będziemy wybierali się w ekspedycję na Antarktykę, będziemy zamknięci na statku. To w zasadzie nie jest spoiler, bo to wszystko widzicie już po odwrocie. Po raz kolejny mamy tutaj przepiękną grafikę i za chwilkę pokażę Wam więcej, co się na ten temat jej również opowiem, czyli jak nam się w to grało. Jak również udało nam się zagrać w scenariusz print and play, czyli taki, który teoretycznie sami musicie wydrukować, ponieważ to jest fanowski scenariusz, nieoficjalny, ale Rebel, wydawnictwo Rebel załatwiło z pewną drukarnią taką mowę, że po prostu możecie się do nich zgłosić, oni już będą wiedzieli, o co chodzi i przygotują Wam całą tą talię w fajnej jakości na całkiem przyjemnym papierze. Ten scenariusz jest na podstawie komiksu tym samym tytułem, czyli Paria Missouri, i przenosimy się do Stanów Zjednoczonych w 1854 roku i tutaj będziemy faktycznie na Dzikim Zachodzie, będziemy starali się wyjaśnić, a w zasadzie nie będę Wam mówił dokładnie, na czym polega fabuła, ale western to zawsze jest to, co interesuje graczy. Także to byłoby z mojej strony tyle. Teraz przejdziemy do recenzji ekspedycji Endurance. Jak zwykle przy okazji pokazywania komponentu scenariusza nie będę Wam pokazywał zbyt dużo. Jedyne co, pokażę Wam grafikę postaci, które macie dostępne. Zobaczcie, macie tutaj całkiem spory wybór, nawet jeżeli gracie na 4 osoby, nie wszystkie postacie są używane. Możecie sobie spokojnie wybierać i dostosować swój zespół do Waszych wymagań pod względem statystyk, pod względem tego, kto po prostu Wam się podoba wizualnie. Poza tym standardowo gruba talia przedmiotów, lokalizacji, macie to wszystko ładnie tutaj zamknięte. No i mapa, jakby wasze właśnie ekspedycji, jak wygląda, za dużo miejsc nie ma, gdzie możecie się udać. I co ciekawe, tak jak w Przepowiedni Smoków, macie dodatkową talię oznaczoną w poszukiwaniu nieznanego. Oczywiście szczegółów tej talii nie będę Wam pokazywał, otwieracie ją w odpowiednim momencie, kiedy gra Was o to poprosi. No i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o opis Expedition Endurance. I tak oto w praktyce wygląda Ekspedycja Endurance. Jeżeli chodzi o grafikę, to jest to zdecydowanie jeden z ładniej namalowanych scenariuszy. Już jak zobaczycie na same karty postaci, tak jak Wam je pokazywałem, grafika jest przepiękna, ona jest wciągająca, pasuje totalnie do klimatu tego scenariusza. Jak miał powiedzieć jakby rankingowo, które mi się najbardziej podobały, to pewnie Azyl i Przepowiednia Smoków nieco lepiej wypada, ale tutaj jakby trzecie miejsce spokojnie zapewnione. Zdecydowanie bardziej mi ten styl graficzny pasuje niż na przykład Sprawa Marsji czy też egipski scenariusz Tajemnice Maski. Pod względem samej rozgrywki są trzy rzeczy, które nie do końca mi pasują. Jedna to jest kwestia zagadek, jest tu ich moim zdaniem zbyt mało, jakby w porównaniu nawet z innymi scenariuszami. Wolałbym więcej aspektów takich, gdzie się zatrzymujemy, nad czymś myślimy. Druga sprawa jest długość. Dochodziły mnie sygnały, że ludzie kończyli ten scenariusz w pierwszym ranie, kiedy poświęcali około 2 godzin, to jest zdecydowanie zbyt mało. No, nam to oczywiście zajęło dłużej, bo dopiero w trzecim ranie udało nam się ukończyć, ale byłbym mocno niezadowolony, kiedybym przyszedł w 2 godziny i już jakbym wszystko widział. Także to jest druga sprawa, która mnie troszkę martwi. Trzecia sprawa, kwestia zasad. Nie zawsze tutaj niestety wiedzieliśmy, jak działać z niektórymi kartami. Jeden z bohaterów, który jest moim zdaniem jednym z najciekawszych bohaterów, jacy do tej pory pojawili się w Time Stories, niestety jego umiejętność specjalna nie była
dobrze wyjaśniona. Nie wiedzieliśmy dokładnie, na czym polega to pojęcie. To było takie ogólne pojęcie, które mówi, jaką ma on umiejętność specjalną, ale my nie wiedzieliśmy, jak to w praktyce działa. No i to moim zdaniem powinno być wyjaśnione. Autorzy powinni moim zdaniem nawet zdecydować się, żeby w tym pudełku była jakaś mini instrukcja nawet, która by wyjaśniała takie najczęściej zadawane pytania, które na pewno w czasie testów wychodzą. Także mam nadzieję, że jak Rebel będzie tłumaczył to w czwartym kwartale tego roku na język polski, to wyjaśni troszkę lepiej umiejętność specjalną tego bohatera. Nie będę wam mówił konkretnie, o co chodzi. Co do samego scenariusza, jest bardzo ciekawy. Jest taki wciągający pod względem fabularnym. Mam tutaj takie podobne uczucie jak w Azylu na przykład, gdzie ciągle się zastanawiam, o co chodzi, co może nas czekać. To tutaj wszystko jest takie mroczne, ciekawe. Ta ekspedycja, że jesteśmy odludnieni na totalnym odludziu. Nie wiemy jakby, co się dzieje z naszą załogą, jakby nie mówiąc konkretnie jakby o samych wydarzeniach. Tak, ale to wszystko sprawia, że naprawdę czujemy, że to wszystko jest takie bardzo klimatyczne, bardzo ciekawe i pod tym względem jest to jeden z lepszych scenariuszy. Podoba mi się też system tutaj ukrywania różnych informacji przed innymi graczami. Tutaj też nie będę konkretnie mówił, o co chodzi, ale są faktycznie rzeczy, o których wie tylko jeden z graczy, inny nie wie i to zdecydowanie jest fajne i jakby ochrona tych informacji tutaj została w taki nieco infantylny, śmieszny sposób przeprowadzona, ale naprawdę po raz kolejny są tu takie rzeczy, które zapamiętacie na długo, bo to po prostu jest coś nowego, coś oryginalnego. I to jest moim zdaniem świetna rzecz we wszystkich scenariuszach Time Stories, że każdy z nich ma po prostu jakąś ciekawą rzecz, coś nowego wprowadzonego. Także po raz kolejny udało im się. To nie jest idealny scenariusz, to nie jest nawet moje chyba trójce ulubionych scenariuszy, ale o samym rankingu powiem jeszcze już na koniec tego materiału, także poczekajcie do końca, powiem wam, jaki jest mój top, jakie są moje ulubione scenariusze i teraz przejdziemy do naszego westernu, czyli Faria Missouri. Prezentację scenariusza rozpocznę standardowo od pokazania wam postaci. Mamy je cztery w tym scenariuszu, one są faktycznie bardzo zróżnicowane. Jak zobaczycie nawet w tej wersji wydrukowanej, one bardzo ładnie wyglądają. Nie będę wam przybliżał, nie będę pokazywał wszystkich umiejętności, ale standardowo jak to w scenariuszach Time Stories, macie jedną osobę odpowiedzialną za walkę, macie jedną osobę odpowiedzialną za gadanie, macie jedną osobę, która jest sprytna. One zawsze są bardzo zróżnicowane i co ciekawe, macie faktycznie informację o tym, że one mają osobowość, one mają historię. To mi się w tym scenariuszu bardzo podoba. Przedmioty, zobaczcie, jest ich sporo, nie będę oczywiście wam ich pokazywał. Ładnie dopasowane do klimatu westernu. No i plan naszego Pariach, prawdopodobnie macie tu wszystkie lokalizacje, jakie macie dostępne. To jest informacja, którą dostajecie tak naprawdę po minucie scenariusza, więc to nie traktuję tego jako spoiler. No i tak jak w każdym scenariuszu macie karty porażki i wygranej, jak również baza i wszystkie lokacje w scenariuszu. Także więcej nie jestem w stanie wam pokazać, mam nadzieję, że ta prezentacja była wystarczająca, a teraz do mojej opinii. Przy okazji tego scenariusza na pewno nie będę mówił o jakości wykonania, ponieważ nie jest to oficjalny scenariusz, więc to nie są tak dobrze zrobione karty jak w grze podstawowej i w dodatkach, ale drukarnia, która zapewnia dostęp do tego scenariusza bez jakby zbędnego wycinania, bez drukowania przez was, zdecydowanie jest wystarczający i powiedziałbym, że zdecydowanie bym polecił tą usługę, żebyście sobie skorzystali z tego. Na dole macie link, gdzie będziecie mieli kontakt do drukarni, jak zamówić ten scenariusz. Tak, co do samej fabuły, co do postaci, które tu występują, to muszę powiedzieć, że pod względem budowy postaci, w które się wcielamy, one są moim zdaniem najciekawsze, nawet z tych, dużo ciekawsze nawet od tych oficjalnych postaci, które mamy w podstawowej wersji gry, w dodatkach itd., itd. Może to ze względu na to, że ten scenariusz powstał na podstawie komiksu, gdzie te postacie już miały jakąś osobowość, ale zdecydowanie opis i to, co się z nami dzieje w czasie tego scenariusza, bardzo mi się podoba. To jest bardzo takie humorystyczne, ciekawe. Ja faktycznie czułem, że jestem tą postacią i ciągle sprawiałem problemy mojej ekipie, ale to wszystko było takie fajne i angażujące. Także to jest super. Pod względem graficznym nie do końca jestem przekonany. Po prostu nie podoba mi się totalnie styl graficzny tego scenariusza ze względu na to, że on jest na podstawie komiksu. Tak? Więc już sam komiks pewnie też by mnie nie przekonywał. Następna rzecz jest taka, że nie zawsze te lokacje i opis tych lokacji jakby jest zsynchronizowany. Niestety tutaj autor pewnie tylko i wyłącznie korzystał z grafik
ze swojego komiksu, więc czasami jak była jakaś brakująca grafika, to po prostu opisem mówił, że tutaj widzicie, nie wiem, góry, las i coś tam, coś tam. I nie zawsze niestety te góry i las znajdziecie na tej ilustracji, a bardziej jakiś ogólny pejzaż, tak? Więc to jest taki malutki minus. Ale powiem wam, że pod względem rozgrywki jest tutaj kilka ciekawych smaczków, których się naprawdę nie spodziewałem. Nie będę mówił konkretnie oczywiście o mechanikach, jak tu się pojawiają, czy o przygodach, jakie tutaj nas czeka, ale ja zdecydowanie jestem zadowolony, bo jest to po raz kolejny dosyć innowacyjne. Mimo że oczywiście to jest zrobione tylko i wyłącznie przez fana, więc nie spodziewałbym się takiej jakości, a ona jest totalnie wystarczająca albo i więcej. Są zagadki, które bardzo lubimy w Time Stories i one są zrobione bardzo dobrze. Mieliśmy pewne wątpliwości co do rozwiązania jednej zagadki, ale na szczęście udało nam się przejść ją troszkę naokoło. Nie byliśmy pewni, czy to autor miał na myśli. Później jak przeczytałem rozwiązania konkretne, okazało się, że faktycznie mniej więcej o to chodziło. My troszkę inaczej do tego doszliśmy, ale jakby cała zagadka była bardzo ciekawa i angażująca. Poza tym jest tam jeszcze jedna zagadka, która też jest ciekawa. Także cały scenariusz jest fajny. My po obejrzeniu serialu Westworld mieliśmy po prostu dużą ochotę na jakiś taki western. A Time Stories po raz kolejny zapewniło, że jakikolwiek sobie klimat wymyślicie, można coś takiego tutaj zrobić i to jest wtedy bardzo fajna, angażująca przygoda. Także ja zdecydowanie wam ten scenariusz polecam. Wejdźcie sobie najlepiej na jakby stronę tej drukarni, żeby sobie po prostu u nich zamówić, a jeżeli po prostu macie ochotę sami zrobić, to też do ściągnięcia. Link też będzie pod filmikiem. Jeżeli macie ochotę sami to wszystko wycinać i sobie nie zespoilerować, to jak najbardziej macie taką możliwość. No i teraz właśnie przejdziemy do mojego rankingu scenariuszy. Także poczekajcie chwilkę, za chwilę wam wszystko wyjaśnię. Dwie uwagi na wstępie tej listy. Przede wszystkim biorę pod uwagę scenariusz fanowski, czyli Pariach Missouri, który ostatnio przechodziliśmy. Druga uwaga jest taka, że niezależnie czy scenariusz pojawia się na szóstym, czy też na pierwszym miejscu, każdy z nich to była dla mnie ogromna przyjemność. To jest tylko i wyłącznie rozróżnienie na te, które nam się podobały nieco bardziej i na te, które podobały nam się nieco mniej. Nie żałujemy zakupu żadnego z nich i każdy z przyjemnością nawet jeszcze raz chętnie bym przeszedł. Także w zasadzie możemy przechodzić do numeru 6. Scenariusz, który podobał nam się najmniej, to była Tajemnica Maski. Jest to scenariusz właśnie w klimatach starożytnego Egiptu. Oczekiwałem, że będzie tam nieco więcej zagadek i przygód związanych z samymi świątyniami. Myślałem, że będę czuł się jak Indiana Jones w egipskiej świątyni, gdzie będę musiał czytać hieroglify, gdzie będę musiał rozwiązywać wszelakiego rodzaju śmiercionośne zagadki, rozmontowywać pułapki, że będą tam węże, które atakują, że będą mumie, że będzie tego po prostu bardzo, bardzo dużo. Było tego troszkę minimalnie za mało i było bardzo dużo rozmów na mieście, było zdobywanie różnego rodzaju przedmiotów, także nie był to tak dynamiczny scenariusz jak wszystkie pozostałe, dlatego numer 6, ale mimo wszystko była to dla nas ogromna przyjemność, żeby to przechodzić. Mój numer 5 jest to Sprawa Mercy, scenariusz, który najbardziej chyba był do tej pory nastawiony na walkę. Było tam kilka bardzo ciekawych zagadek, były pewne zagadki związane z dedukcją, tak, w danym scenariuszu, ale oczywiście nie będę wam zdradzał o co dokładnie w tym chodziło. Także dużo walki, ciekawa oprawa graficzna, taka komiksowa i jak najbardziej bardzo przyjemny scenariusz. Mój numer 4 jest to Ekspedycja Endurance, czyli najnowszy oficjalny dodatek do Time Stories. Ten scenariusz doceniam ze względu właśnie na taką klaustrofobię, czyli to, że mamy stosunkowo mało postaci, stosunkowo mało miejsc odwiedzamy. Jako mały minusik to na pewno długość tego scenariusza, no i pewne niejasności, jeżeli chodzi o zasady, ale graficznie, jak i pod względem klimatu, broni się naprawdę świetnie. No, mój numer 3 jest to duże zaskoczenie, ponieważ to jest właśnie scenariusz fanowski, czyli Pariach Missouri. Nam się podobał bardzo, ze względu właśnie na klimat westernu, ze względu na chyba najlepszą do tej pory budowę postaci, przygody. W tym scenariuszu można podzielić tak naprawdę na kilka grup, bo część to jest jakieś tam szwędanie się po mieście, troszkę mamy pobocznych zadań, możemy zebrać amerykańskie dolary, żeby później je wydawać. A wszystko jakby w takim sosie troszkę zagadkowym, zastanawiamy się o co chodzi, jak możemy rozwiązać ten główny temat naszego scenariusza. Bardzo mi się to podoba, że pojawiają też się tu bardzo ciekawe zagadki. No i jedyny, tak naprawdę większy minus to jest oprawa graficzna, która nie do końca mnie przekonała.
Mój numer dwa jest to Proroctwo Smoków, czyli scenariusz w klimatach fantasy. Zbieramy ekipę i jakby standardową, bo mamy krasnoluda, mamy elfa, mamy złodzieja. I po zebraniu drużyny możemy kupować sprzęt, możemy przeżywać przygody. Ten scenariusz jest zdecydowanie najdłuższy z tych dotychczasowych, przynajmniej jest takie nasze doświadczenie. Graficznie jest przepiękny. Bardzo lubiłem właśnie ten klimat przygód, nie zdradzając wam, jakie tam lokacje się odwiedza, ale zdecydowanie polecam. Przepiękny, bardzo przyjemny, troszkę nastawiony na walkę, minimalnie jakieś zagadki się pojawiały, także byliśmy zdecydowanie zadowoleni. No i nadal moim numerem jeden jest Azyl, czyli pierwszy scenariusz, który znajdziecie w pudełku podstawowym. Klimat, jeszcze raz klimat. Poruszamy się właśnie po szpitalu dla obłąkanych. Nie wiemy, co spotkamy za kolejnymi drzwiami. Pojawiają się świetne zagadki z tą bardzo już popularną, finałową zagadką, która była mocno nieoczywista dla nas, kiedy pierwszy raz graliśmy. W tym momencie zakochałem się w Time Stories i jakby do tej pory dzięki temu scenariuszowi bardzo kocham tę grę. Nie jest to najbardziej regrywalny scenariusz, ale pod względem właśnie klimatu scenariusza, pod względem zagadek jest kapitalny, także mam super wspomnienia z niego i nadal żaden scenariusz go nie pobił. Także to będzie mój cały ranking scenariuszu do Time Stories. Z jeszcze dosyć ciekawych rzeczy przepytałem moich współgraczy, którzy przychodzili ze mną wszystkie scenariusze. Dwa głosy, łącznie z moim, były na Azyl jako najlepszy scenariusz. Dwie osoby z kolei wskazały Proroctwo Smoków. Gdzieś tu na drugim miejscu pojawiały się Pariach Mizuri. Gdzieś tutaj na drugim miejscu pojawiały się Smoki. Też Marcy Case, także bardzo tutaj zróżnicowane. Niestety u wszystkich na praktycznie ostatnim miejscu pojawiał się Egipt. Ekspedycja Endurance też raczej w niższych rejonach się pojawiała, także taki był nasz ranking. No i dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka, za wysłuchanie tego odcinka. Do następnego, hej!